Bardzo serdecznie w zapowiedzianej przeze mnie grze Twin Saga. Od razu na wstępie uprzedzam, że z reguły nie gram w gry RPG, więc proszę Was o dużą wyrozumiałość, kiedy nie będę miała bladego pojęcia, co robić. Co do samej gry, nie obiecuję, że powstanie z niej cała seria, głównie dlatego, że będzie wymagała ode mnie tłumaczenia, a to bywa wyczerpujące, uwierzcie. Nie wiem też, jeżeli powstałaby seria, nie wiem też, czy będę ją prowadziła wtedy sama, czy z Seijim w parze, czy na zmianę, raz sama, raz z Seijim. To może być utrudnienie, dlatego że w grze jest naprawdę dużo tekstu czytanego i jeżeli prowadziłabym serię sama, to wtedy czeka mnie naprawdę dużo tłumaczenia. Jeżeli prowadziłabym ją z Seijim, to wtedy wiadomo, nie tłumaczyłabym wszystkiego słowo w słowo, tylko bardzo tak ogólnikowo i głównie przechodzilibyśmy do akcji. Także jestem ciekawa Waszej opinii i Waszych komentarzy, jaką formę chcielibyście zobaczyć, jeżeli w ogóle chcielibyście zobaczyć serię z tej gry. Ja przez moment sobie pograłam, dlatego też znam już sam początek gry i co się wydarzy. I to dobrze, bo przy pierwszym odpaleniu gry czułam się zdeczka zagubiona i zakręcona. Jedyna gra RPG, w jaką grałam w przeszłości, to Final Fantasy VII na PlayStation 1. I miało to miejsce lata świetlne temu, więc jak to mówią Amerykanie, bear with me, nie gniewajcie się, że nie znam się na tego typu grach. Ja miałam ochotę na coś zupełnie innego, więc i tak spróbuję w nią zagrać, bez względu na to, jak będzie mi szło. A lamić będę na pewno, bo mnie znacie. Także I'm sorry. Początek gry jest to sam samouczek, dlatego też zdecydowałam się nagrać ten pierwszy odcinek sama, bez Seijiego. A ponieważ jest to samouczek i cutscenki, do których będę przygotowywała napisy, może nie będzie zbyt emocjonująco na początku. Później z czasem, jak mówię, kolejny odcinek może już pojawi się z Seijim, więc będzie więcej akcji, jak tego tekstu czytanego. To co, to może zaczynamy. Wybierzemy sobie jakiś serwer. Ja schowałam tutaj te ustawienia. Wybierzemy sobie pierwszy serwer, bez różnicy. Nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie mi bardzo jakoś lagowało grę. Spójrzcie, że ona nie jest kawaii, jest przesłodka. Ten świat fantasy mnie po prostu tak zachwycił, że musiałam ją wam pokazać. Możecie sobie grać za darmo z przyjaciółmi. Jest naprawdę rewelacyjna. To co? Stworzymy sobie bohatera. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam w tle pojawiła się kapibara. Później można ujeżdżać ją jak konia. Co jest też fajne, to to, że możemy właśnie wybrać sobie płeć naszego głównego bohatera. Nikt nie poczuje się zdyskryminowany, absolutnie nie. Wow, jaki miecz. Okej, mamy do wyboru tak. Mistrza fechtunku, czyli wojownika, maga. Wow. Jakie serduszko na pupie. Świetnie są ubrani. Więc mamy maga, wow, mamy rewolwerowca i smoczego rycerza, bomba. Może przeczytam ten opis, żebym wiedziała, kogo właściwie wybieram. Jeżeli chodzi o wojownika, władaj ostrym jak brzytwa, wielkim mieczem ze śmiertelną gotowością. Ci zaprawieni wojownicy zamraczają wrogów. Zamraczają? Chyba zamraczają wrogów. Nie wiem, czy jest nawet takie słowo w polskim słowniku. Nieprzejednanymi taktykami, szykując się do zadania ostatecznego ciosu. Mag, który tak mnie interesuje. Panuj nad elementami, przywołując grzmoty, błyskawice. Panuj nad szalejącymi wichurami, prostym stryknięciem palców. Każdy, kto odważy się stanąć im na drodze, lepiej niech zabierze parasol. Ekstra. Jejcie, jak ty groźnie wyglądasz.
rewolwerowiec służą tylko sobie, wędrując po świecie z niczym oprócz swoich bliźniaczych broni u boku, łącząc oślepiającą zwinność z nieomylnym celem. Zawsze są o krok od swoich przeciwników. I ostatni, smoczy rycerz, wykuty ze smoczych mocy płomienia, światła i wiatru. Smoczy rycerze kierują nieprzejednaną siłą swoich imienników w walce, by szybko obezwładnić nawet najbardziej nieustraszonych przeciwników. Oh yeah! Ja jednak mimo wszystko zdecyduję się na maga. Jakoś najbardziej mnie kręci temat magii, jak bycia wojownikiem. Więc będziesz magiem. No i teraz przechodzimy do stworzenia takiego bardziej szczegółowego wyglądu naszej postaci. Aha, jeszcze co jest ważne, w grze będziemy słyszeć japoński. Co z tego, że twórcy gry pochodzą najprawdopodobniej z Tajwanu, z tego co pamiętam. Ale niech im będzie. Także będzie zabawnie, będziemy słyszeć japoński, będą pojawiać się angielskie napisy, które ja z kolei będę tłumaczyć na język polski. Bomba! Już się cieszę. Trzy języki w jednej grze. Więc tak, możemy sobie stworzyć randomowo jakąś postać. Jejku, te fryzury, te kolory. Ale nie, ja wolę stworzyć oczywiście sama swoją bohaterkę. Twarz. Jakie oczka. Jaka groźna. Jakie wielkie oczy. No spójrzcie, czy ona nie jest kawaii. Uzależniłam się ostatnio od tego słowa. Za dużo anime. Zdecydowanie za dużo anime. Jakie dreamy spojrzenie. Krzyże ma w oczach. Jestem nienormalna. Te oczka mi się podobają. O, te! Niech będą te. Uczesanie. Jaki ogonek z tyłu. Matko, ja spędzę tyle czasu przy tworzeniu postaci. Ta fryzura chyba najbardziej mi się podoba, ma takie warkoczyki po bokach. To też jest niezła. I ten jeden kosmyk włosów na górze. Taka króciutka. Fryzurka. Warkocyki! Jest słodka. Takie długie warkocze, znaczy te kucyki, nie warkocze. Jedna kitka z boku. Mi chyba najbardziej podoba się to uczesanie, więc niech zostanie. I teraz kolor włosów. Nie wiem, czy zdecydować się na naturalny kolor, czy bardziej jakiś szalony i kolorowy. Wow, nawet różowe. Białe. Takie siwe. Podobają mi się te turkusowe. A różowe? Też są fajne. I jeszcze ten kolor mi się podoba. Kurczę, nie wiem. Dobrze, niech na razie zostanie turkus. I przejdziemy sobie do koloru oczu. Niebieściutkie nie. Fioletowe. Zielone, jakieś różowe. Mamy chyba jeszcze większy wybór w kolorach, tak. Cała paleta do wyboru do koloru. Nie, miętowych nie chcę. A te są też miętowe? Nie, po prostu jakoś zielone? Włosy? Nie, bym powiedziała, że to taki turkus. Różowe. Fuksja. Fuksja mi pasuje do jej koloru włosów. Dobrze, nie przeciągając. Niech zostaną takie. Co jeszcze? Imię. I tu będzie problem, bo żadne imię nie może się powtarzać i nie mogę robić spacji, nie mogę robić żadnych jakichś hashtagów, myślników, więc z tym może być problem. Ale ja już sobie wybrałam imię i to będzie... Wiecie co, ja chyba zmienię jej karnację. Może na trójeczkę. Nie będzie taka blada. O, wydaje mi się, że teraz będzie dobrze. I wybrałam sobie imię Ayami, ale nie wiem, czy będę mogła je wybrać. Zobaczmy. Aj, ktoś już używa tego imienia. Kurczę. A jakbym wybrała Ayami...
ten sposób. Jej! Okej, nie będzie. I co? Przechodzimy sobie dalej. Mogę wybrać też głos swojej bohaterki. O, jak słodko brzmi. No, strasznie dużo powiedziałaś, wiesz? Przez tą muzykę w tle nie jestem w stanie się wsłuchać w jej głos. Matko, brzmi jak dziecko małe. Super. Aha, i po angielsku. No, twórcy pracują właśnie nad tym, byśmy słyszeli angielski język. Lame. Okej, niech będzie trójeczka. I mamy też emotki. I tak będzie wyglądała, gdy będzie chciała się przywitać z kimś. Spójrzcie, jakie to słodkie. Kiedy będzie o coś prosić. Jak się słania. Jak była pokonana. Gdy będzie prowokować przeciwników. No, no, no. Kiedy będzie się cieszyć. Zwycięstwo. Kiedy będzie się zgadzać z kimś. Nie zgadzać. Nic z tego. Całować. Kisiu, kisiu. Noski, noski, miłoski. Pokaż. Jezus, ta gra jest boska po prostu. Fajnie, że naprawdę popracowali, postarali się, jeżeli chodzi o szczegóły. I kiedy będzie zawstydzona. I z tego, co wiem, to w trakcie rozgrywki będziemy odblokowywać coraz więcej tych emotek. Będzie mogła nawet tańczyć. Chciałam zobaczyć twerking w jej wykonaniu, jak Miley Cyrus. To co? Przeskakujemy dalej. Tak, jestem pewna, że tak chcę, by wyglądała moja bohaterka. No i dobiliśmy do brzegu. Te buty. Ja chcę jej strój. Jesteśmy na miejscu! Zadokowaliśmy! Twoje nogi troszeczkę się trzęsą zaraz po tym, jak schodzisz ze statku i wpatrujesz się... Co? W równikowy krajobraz wyspy Raywing. Solidny grunt jest jak stary przyjaciel pod twoimi stopami i korzystasz z okazji, by ciepła letnia bryza... Co? Wyryła się? Wyryła się w twoich płucach. Kontynuuj, co to jest? Pierwszy level. Okej, dajcie mi się wczytać. Wielokrotnie przerobiłaś już detale misji, nie mogąc ich zliczyć, zadziwiająco dobry sposób, by pokonać chorobę morską. O, biedactwo, zupełnie jak ja mam chorobę morską. Więc masz spore zapasy pewności siebie, ale jest jedna rzecz, która cię zbija z tropu. Dlaczego u licha zgraja wilków obrała sobie tę odizolowaną wyspę idealną lokacją do polowań? Z pewnością mogliby zaspokoić apetyty wystarczająco gdzieś indziej. Mimo wszystko to twoje zadanie, by się z nimi rozprawić i jesteś przygotowana spełnić swój obywatelski obowiązek. A tu jest chyba córka burmistrza, z tego co pamiętam. Twoim przemyśleniom przeszkodził przenikliwy dźwięk wołający cię po imieniu. Hej, Ayami! Tutaj! Obracając głowę, przeszukujesz okolice, mając nadzieję, że nikt nie zwrócił uwagi, jak drzemiesz z pewnym siebie uśmieszkiem.
Widzisz machającą do ciebie dziewczynę, to z pewnością Fina, córka burmistrza i dziewczyna, do której zostałaś przydzielona i którą masz eskortować. Próbując wyglądać na rzetelną i pewną, wygładzasz przód swojej garderoby i podchodzisz do niej spacerkiem. Lewym przyciskiem myszy lub wsadem się poruszamy. Co my tu mamy? Level pierwszy. Źli nie zaznają spokoju. Zgraja zadziornych wilków atakuje miejscowych przewodników, albo inaczej tam barkarzy, i powoduje kłopoty. Twoim zadaniem jest uspokoić, w cudzysłowie uspokoić, bestie. Innymi słowy, musimy je zaciukać. A przy tym ochraniać córkę burmistrza Finę. I aby przejść dalej, muszę porozmawiać z tą całą Finą, by dowiedzieć się więcej detali. Zaakceptuj. Poruszamy się wsadem. Zaraz, bo ja muszę się przyjrzeć mojej Ayami. O, jaka ona jest kawaii! Spójrzcie. So sweet! I ten strój. Boże. Muszę go mieć. Te butki też mnie zafascynowały. Jesteś słodka, taka śliczna. Okej, będę się zachwycać. Dzień doberek. Mogę z wami porozmawiać? Groźnie wyglądacie. Zwłaszcza ten po prawej. Jest jakaś babuszka. Cześć, babciu. Wow, sterowanie w tej grze. Oh my goodness. Jezus, jak ty wyglądasz? Rozejrzymy się może troszeczkę tutaj po okolicy. Tutaj jacyś rybacy? Rybna wioska? I właśnie to jest ta kapibara, o której wspominałam. Będzie można ją ujeżdżać. Sweet, sweet, sweet. Jaka słodka dziewczynka. Jaka ty fajna jesteś. Jakie warkocze. Wszyscy są tacy śliczni. Co? Musicie uważać? A na co? Bo nie wczytałam się dokładnie. Jeszcze chcę zobaczyć tę niunię. Jakiego ma misia? Pożyczysz mi swojego misia? Go przytula. Dobrze, porozmawiajmy z córką burmistrza. Więc tak, docierając do dziewczyny, oferujesz pełen szacunku ukłon, zanim przekazujesz jej ze swojej kieszeni list z nagrodą. Przecież chcesz, by ci zapłacono za twoje usługi. Się wie. Fina delikatnie chichocze z twoich umiejętności towarzyskich, zanim bierze od ciebie list i szybko bezgroli swój podpis na dole. Muszę przyznać, że jesteś młodsza niż się spodziewałam. Oddaję ci list, a ty po cichu go chowasz. Ale twoje kwalifikacje muszą być odpowiednie, by zatrudnił cię mój ojciec. Nie jest człowiekiem, któremu można łatwo zaimponować. Ach tak! Jej policzki rumienią się z zawstydzenia. Nawet się nie przedstawiłam, czyż nie? Fina Aguirre? Córka burmistrza. Chociaż do tej pory pewnie sama to wywnioskowałaś. Tia. Co jest do zdobycia? 20 potionków, jakieś srebro i 120 punktów doświadczenia. Wykonaliśmy to zadanie. Co? Tutejsze wilki stały się ostatnio utrapieniem. Jeżeli pozwolimy zostać im na dłużej, kto wie, co następnego zaatakują. Zwierzęta gospodarskie, zwierzaki domowe, dzieci? Oczy Finy błyszczą z totalnej ekscytacji. Szybko odwraca swój wzrok. Ayami, zostałaś wybrana, by mnie eskortować? No tak, bo to tutaj jestem. Z nadgorliwym uderzeniem się w pierś zapewniasz ją, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by utrzymać ją przy życiu i w posiadaniu wszystkich kończyn. Rewelcja. Wcześniejszy błysk w brązowym spojrzeniu Finy nie znika. Zatem może pozwolisz mi, abym spojrzała na broń, którą niesiesz? Jej spojrzenie ląduje na pas, a ty instynktownnie skromnie zasłaniasz się ręką. Co ona kombinuje?
Nie zrozum mnie źle. To nic z tych rzeczy. Rumienią się jej policzki. Chodzi o to, że zawsze fascynował mnie... Sięga po twoją broń, ale ty swobodnie robisz unik, odsuwając się na bok. Świat na zewnątrz. I długo pragnęłam, by zostać magiem i... Kolejna próba. I wtopa. I podróżować po krainie. Wow. Patrzysz, jak zmarcha pomiędzy jej brwiami sięga astronomicznych wysokości. W końcu cofa się zirytowana i policzki wydały się z oburzenia. Pozwalając jej na malutkie zerknięcie, chyba nie będzie takie złe, czyż nie? No nie wiem. Przy pomocy przycisku B mogę dostać się do mojego ekwipunku. No i zdobyłam już 20 potionków, wystarczyło, że z nią porozmawiałam. Fajnie. Jezu, w tym wszystkim się połapać to będzie nie lada wyczyn. I co? Fina wydaje się wyjątkowo zainteresowana twoją bronią. Tak długo, jak jej nie dotknie, nie ma nic złego w tym, by zerknęła, co nie? No nie wiem, ja bym jej tak nie ufała. Mam otworzyć swój ekwipunek i wyciągnąć broń. Co dostanę? 42 złota, 120 punktów, tak? No to spróbujmy wyciągnąć tą broń. I co, już ją mam, czy nie? Tak! Wow. Muszę znowu porozmawiać z Finą, nie z Fioną. Chciałam powiedzieć Fiona. Przesuwasz swoją broń z wyuczoną gracją. Co? Obkręcasz nią palcami, aż w końcu kładziesz ją płasko przed praktycznie lubieżnym wzrokiem Finy. Ta moc, ta czysta, destrukcyjna siła. Widzisz odbicie broni w oczach Finy. Jest taka... fascynująca! Jej ręce wystrzeliwują do przodu, by ją złapać, ale spodziewając się takiego podstępu, zwinnie obkręcasz nią poza jej zasięgiem i powściągasz chciwą dziewczynę... Co? I powściągasz chciwą dziewczynę, idealnie umieszczając dłoń na jej czole. Wow, wpieniona. Fina, fukając, odwraca się i krzyżuje ręce na klacie. Rozumiem. Wzdycha żałośnie. Nie będę próbowała już jej dotykać. Jej! Co to było? We're gonna win? Kto ma wygrać? Nie rozumiem, w czym problem. Chcę ją tylko przez chwilę podtrzymać. Fina podkreśla zamaszyście, pociągając za swój kucyk. W każdym razie powinniśmy ruszać w drogę. Mój wujek Samuel mieszka dalej wzdłuż tej dróżki. Powinien mieć więcej informacji o wilkach. Oschła, bezduszna, bezczelna. Dlaczego ta Fina wydaje się jak zupełnie inna osoba od Finy poznanej 5 minut temu? Niezbyt chętna, by spędzić czas towarzysząc pannie, nie nienawidź mnie, w cudzysłowie. Proponujesz, że może w pewnym momencie w przyszłości być może pozwolisz jej wypróbować swoją broń. Szybkość, z jaką Fina obraca się, dorównuje mięsożernemu wilkowi, który jest w towarzystwie świeżo pokrojonych kotletów. Naprawdę? Rzuca się do przodu i łapie twoje ręce. Naprawdę tak myślisz? Zatem musimy się pośpieszyć, by zobaczyć mojego wujka. Jest doświadczonym wojownikiem. Powinno być zupełnie bezpiecznie z kimś takim jak on u boku. No dobra. Dróżka zawija i skręca głęboko w las. I pomimo względnego spokoju, z powodu przyjaznych leśnych stworzeń, co? Kwilących z każdej strony, nie możesz pozbyć się wzrastającego w brzuchu uczucia niepokoju. Spróbuj dotrzymać kroku Finie, która naprowadza cię do lasu, by spotkać się ze swoim wujkiem Samuelem. No, uki. Zaczekaj na mnie! Mój wujek jest naprawdę wyjątkowy. Wow, jest możliwość autoroute, automatyczny szlak. Legendy mówią, że sam pokonał całą załogę piratów. Żałuję, że mnie przy tym nie było. Dobrze, spokojnie, Fina, ja chciałam się rozejrzeć, dobrze? Chwilka. Wow, prawdziwy świat fantasy i magii.
No i przed nami pierwsze starcie. Jezu, boję się. Podążaj za Finą do lasu. No! Jaki kotek! No, kawaii! Żebyś widziała. Wilki. Już na dzień dobry. Starcie z tymi wilkami, które tu grasują. Ta, skóra i kości, dobry sobie. O, patrz. No! Mogę używać tych mocy. Dobrze, oh no. Oh no. Oh no. Stay away, stay away. Nie zbliżać się. Dobre pieski. Z drogi. Z drogi. Jeden leży. Stresuję się. Teraz największe. O, o. Pan i władca. No. No. Leżeć. Leżeć. Leżeć, wilczku. Nie zbliżaj się. Ja dopiero uczę się tej gry. Nie rób mi krzywdę. Jest! Wow. Dziewczyna ma moc. Wow. Ale mu wkopała. Jeszcze się zawstydziła. Jej! Subcio. Co takiego? Biedna Fina musi być przerażona. Upewni się, że nic jej nie jest. Dobrze. Fina, widziałaś to? Czy ty to widziałaś? Mogę skakać? Mogę skakać. Jezus, widać jej bieliznę. Jakie obroty. Uii. Dobrze, porozmawiamy może. Nie chcę jej zaglądać do majtek. Porozmawiamy z przerażoną Finą. Ciekawe, co powie na temat moich poczynań. Ten ruch. Ten idealnie wykonany, zapierający dech ruch. Głos Finy drży równocześnie z szybkim drżeniem jej źrenic. co takiego? A, to jest to zadanie, które wykonałam. Spojrzenie Finy pełne uwielbienia i szacunku sprawiają, że czujesz się wyjątkowo nonszalancką. Jednym słowem, jak gentleman, gdybym była mężczyzną. Strzepując niewidzialny kurz z ubrania i zręcznie zaczepiając broń do pasa, wyjaśniasz jej jedyną prawdziwą sztukę. Ostateczne ruchy. A, i to jest opis tych ruchów, które wykonywałam. Aha! Okej, tego nie będę czytała. Nie ma sensu. Dobra, zrozumiałam. Co? Powracasz do rzeczywistości i znajdujesz Finę praktycznie w drgawkach, nie mogąc jej utrzymać w ryzach czci. Zakochała się we mnie, zobaczcie na to serduszko. Ostateczne ruchy? Klaska i ciężko oddycha. Móc posługiwać się taką mocą. Może pewnego dnia, jednego dnia, ja również będę to umiała. I będę mogła podróżować po świecie, zadając ból wszędzie i wszystkim złym ludziom. No dobrze. Próbując nie wpajać żadnych szalonych pomysłów do głowy dziewczyny, szybko wyjaśniasz, że ostateczne ruchy wymagają całych lat i lat wyspecjalizowanych ćwiczeń. Co? Do tego intensywnego treningu z bronią. O, wychodzi na jedno i to samo. Myślisz, że tak nie potrafię, co? Zupełnie jak mój ojciec, ale bez obaw. Pewnego dnia udowodnię wszystkim, że Fina Aguirre to siła, z którą trzeba się liczyć. Zaciska pięści, płomienie praktycznie widoczne w jej oczach. Nagle chichocze, uśmiechając się chorobliwie słodko. Chodź, prawie jesteśmy na miejscu. Ona coś kombinuje. Im więcej uczysz się o dziewczynie, im więcej dowiadujesz się o tej dziewczynie, tym bardziej cię przeraża. Mimo wszystko nie masz wyboru. Jak za nią iść, upewniając się, że wyglądasz dobrze, co? Pryskasz za nią w stronę pobliskiego mostu. I kiedy zbliżasz się do tego mostu, nie możesz zaprzestać się... Aha, odczuwasz zmianę w powietrzu.
że coś złego, jakaś zła energia, coś złego może się za moment wydarzyć. Z każdym krokiem, z jakim się zbliżasz, czujesz, że wydarzy się coś bardzo złego. Dobrze. Zaimponowałam, tak? Finie. Twoje zręczne ruchy zaimponowały Finie, być może aż za bardzo. Szybko doprowadź ją do Samuela, zanim zrobi coś drastycznego. Na przykład zabije cię z twojej własnej broni. No tego to bym raczej nie chciała. OMG, eskortuję psychopatkę. Hilfa. Dostałam nagrodę. 50 srebra i aż 320 punktów doświadczenia. Bosko, bosko. Zaczekaj. Nie mogę spuścić dziewczyny z oczu. Wait for me. Prawie jesteśmy na miejscu. Mieszka tuż za mostem. Dobrze. Wait. Muszę się napawać widokami. Ślicznie. Mam jakieś złe przeczucie. Kim są ci wszyscy ludzie? What? What? Okej, okay, problemy.私はあなたが思うような悪人ではないわ。じゃあ、俺の客がここに寝転んでるのはどうしてだ。下賤な人間ごときを高貴なる精霊である。あなたが気にする必要はないでしょう。それにこの私に従えばかつての身分を取り返せるわ。自分や亡くなった家族のためにも。 私につき、かつての主を捨て、我が騎士になると誓いなさい。これ以上は時間の無駄だ。今すぐこの島から出ていけ。そう、これ以上は時間の無駄ね。正解に連れて帰ってから考えましょう。さあ、彼を捕らえなさい。 Z kim mam walczyć? Jezus. Z tym typem? Zaraz, mogę wcisnąć klawisz F i wykonać super cios. Wow. To było rewelacyjne. Tylko, że teraz jestem bez energii i muszę czekać, aż mnie załaduje cały pasek na dole. Ale już tam zginął. No, no, no. Kurde, nie wiem jak tu obracać kamerą, żebyście wszystko dobrze widzieli, a ja żebym przy tym mogła normalnie walczyć z przeciwnikiem. Jest! O-o! Uwięził! Uwięził mnie!
Fina fajnego ma wujka. Wow, to się nazywa wyjścia. O kurde. Muszę ochraniać królową. Ekstra. Obudziłam się z bólem głowy. Dobrze, na razie to anuluję. Ta pielęgniarka się mną zajęła. W razie czego można jeszcze wrócić do tego dialogu, także bez obaw. Wow, kto to? Co to jest? Jejcio, nie mów mi, że to twoja maskotka. Zastanawiam się, czy nie wyłączyć i nie schować tych wszystkich graczy online. Żeby pokazywało tylko mnie. Spójrzcie. Spójrzcie na tę grę, jest po prostu boska! Ja chciałam jeszcze tutaj tylko podejść, bo i tak będę kończyć. A ten dialog, który anulowałam, do niego jeszcze powrócimy, pod warunkiem, że będziecie chcieli zobaczyć kolejny odcinek. Następny najprawdopodobniej pojawi się Seijin. Będę musiała z nim to wszystko ustalić. Poczekam też na wasze komentarze. No i zobaczymy, jak pójdzie dalej ta rozgrywka. Jak na razie ja jestem zakochana w tej grze. No minus jest taki, że te dialogi, ten tekst czytany będzie tego naprawdę dużo. Mi byłoby dużo wygodniej, gdybyśmy grając Seijin przechodzili tylko z jednej misji do drugiej, podsumowując po prostu, co jest kolejnym celem, a wy, jeżeli byście chcieli, to byście sobie pauzowali w momentach tych długich dialogów i sobie i wczytywali się po prostu dokładnie w treść tych zadań i dialogów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, pierwszy odcinek z Twin Sagi. Jak mówię, na razie jest to tylko randomerka, najprawdopodobniej pojawi się druga z Seijin, no a później się zobaczę. Ja sprawdzę, co będziecie pisać w komentarzach, czy wam się gra spodoba i dopiero wtedy być może znowu zobaczymy się z Ayami. A to by było na tyle, dziękuję ślicznie i do usłyszonka następnym razem w kolejnym odcinku. Pa, pa!